to szczęście jest? Szczęście. Czy... Co to jest szczęście? No, nikt nie wie, ale każdy to czuje czasami. Zadowolenie. Wie pan, jak człowiek się tak narobi, to mówi, po co ja to robię? To jest nieszczęście. Później na chwilę nie ma tej pracy. No, to był to źle, to znaczy, że jestem nieszczęśliwy. No. Myślę, że już w innych rejonach szukam. Ja nie chcę cię męczyć, ale dręczy mnie. Dlaczego to zrobiłeś? No ja też. Sam dziwię się, dlaczego. Wczoraj wsiadłem za kierownicę. A może chciałem się przekonać, jak jest naprawdę? No przy lekarze nie przesadzają z tymi ostrzeżeniami, że pełna sprawność może nie wrócić. Ale może też wrócić, tylko musisz być trochę cierpliwszy, kochanie. No właśnie, jak tak mi pan zaczął pytać, co ja robię, znowu się zachowałem jak taki typowy aktor, że jak aktora spotyka aktora, to zawsze obsypujemy się tymi wszystkimi, po prostu bez oddechu wymieniamy ciurkiem wszystkie swoje role. Nie chcę, praca nie jest najważniejsza. Praca nie jest najważniejsza, ona po prostu daje pewną satysfakcję, czasem stabilizację. Ale wczoraj przekonałeś się, jak może być z twoim powrotem do zawodu. Ale to nie była moja wina. Pijany wtargnął mi na jezdnię za zaparkowanego samochodu. Ryśku, ja nie wierzę, że ten wczorajszy wypadek nie uświadomił ci nic, że nadal nie masz żadnych wątpliwości. Mam. No? I nadal chcesz mimo to jeździć? Chcę. I mam nadzieję, że będzie to możliwe. Tylko, że jeszcze nie teraz. Ale myślę, że w tej chwili uczę się bardziej relacji. Ja nawet powiem panu szczerze, że przez lata nie miałem relacji. Myślałem, że z kim? Z rodziną, z moimi bliskimi, z przyjaciółmi, bo myślałem, że wszystko polega na tej pracy i wokół tej pracy się to ma kręcić. Nie, nieprawda. Tam nam się wydaje, że oczywiście to jest moje zdanie, bo każdy spotka pan innych aktorów, którzy inaczej powiedzą, no, ale już mniej dbam o to, żeby mieć każdą godzinę czy każdy dzień wypełniony w kalendarzu i jak nie mam tam jeden dzień wolny, to już po prostu mam nerwice i jestem w głębokiej zapaści, że coś się nie wydarzy. Teraz jeszcze jest za wcześnie. Masz rację. Tylko co ja będę robił, zanim będzie to możliwe? Przecież nie zawsze byłeś kierowcą. No wszem, ale wtedy, kiedy nim nie byłem, powodziło nam się dużo gorzej. To nic. Nie to jest najważniejsze. A jak pan spotyka się z swoimi kolegami, aktorami, to oni chcą być tymi celebrytami, czy raczej to jest wymyślony dla nich rola, wymyślona przez gazety? To dziennikarze wymyślają. Nikt z aktorów nie chce być celebrytą. Chcemy być po prostu aktorami, którymi jesteśmy, bo to na tym nasza celebryta to jest zupełnie co innego. To jest człowiek, który się pokazuje, ale nie ma żadnego, jest znany z tego, że jest znany. My jesteśmy znani przez nasze role, przez to, co robimy. My nie jesteśmy. Ale ja już to tyle lat tłumaczę publiczności, że co innego jest celebryta, a co innego aktor. Ucik dzwonił? Bo ja nie słyszałam. Nie dzwonił. Ja wyłączyłem. A co ty robisz z tą książką? Ja? To ja się raczej pytam, co ta książka robi w naszym łóżku. Bo w nocy trochę czytałam. No, wczoraj byłaś bardzo zmęczona. Tak, byłam. Ale w nocy się przebudziłam, nie mogłam zasnąć, no i wzięłam coś do czytania. Akurat te? Przecież skończyłaś ją niedawno. Aktor jest znany przez to, że gra role w telewizji, w serialu, w teatrze i jest znany przez swoje role. Czasami się wypowiadamy, oczywiście jako prywatni ludzie, ale wypowiadamy się, bo ktoś nas prosi, jakiś komentarz do roli, czy przez to, że coś tam zrobiliśmy, ale nie pchamy się przez to, żeby być tylko znani, bo chcemy być znani. Jakoś to dla mnie dziwne. Wczoraj nie miałeś siły, żeby się do mnie przytulić, a po nocach czytasz książkę o jakichś amorach.
Ale o co ci chodzi, ja nie rozumiem. Trudno. O co chodzi, Ryśku? Kawy? No to w takim razie gram po to, żeby żyć, czyli tak dla pieniędzy, czy żyję po to, żeby grać? Czyli urodziłem się po to, żeby grać, być aktorem. Ani to, ani to. Po prostu myślę, że chciałbym, bo jeszcze nie umiem, chciałbym żyć, a niekoniecznie muszę wykonywać ten zawód, niekoniecznie muszę być celebrytą, jakby ktoś chciał, niekoniecznie muszę być znany, muszę mieć dużo pieniędzy, nie. To jest to pan chyba wolny człowiek. No, staram się. No, wolność, wie pan, że wolność jest do granicy drugiego człowieka. No tak. Także zawsze na tej ziemi troszkę jesteśmy ograniczeni. O, wujek. Przepraszam cię, Olu, ale jest pierwsza w nocy. Moglibyście trochę przyciszyć? Co jest? Wizytacja czy najście? A! Golędnicy! Proszę cię, idź stąd, to nie jest twoja sprawa, dobrze? Tak, postaramy się. Prosiłbym o przyciszenie. Tak, oczywiście już. Czy możecie przyciszyć muzykę? Ale co przyciszyć? Gdzie przyciszyć? Impreza jest w toku! Sam się przycisz, pajacu, a najlepiej z deset! Cisza ma być! To nie dyskoteka! No dobrze, to jesteśmy ograniczeni także czasowo, bo pewnie już za chwilę się musimy, aż panu się szykować do spektaklu, który już za kilka minut. Dlatego życzyć powodzenia dziś w Słupsku i... Myślę, że żeby właśnie to spotkanie z tą publicznością, żeby nam dobrze poszło. Spotkanie z kandydatem. Spotkanie z kandydatem. Przed wyborami, tak, zaraz tak. Będą nowe wybory. Ale to jest właśnie, to jest niesamowite. Właśnie może człowiek, nawet sobie nie zdajemy sprawy my, aktorzy, z tego, że to spotkanie, które się odbywa o tej 19 czy 18 od czasu do czasu, to jest nasza wspaniała relacja. To jest właśnie to, co daje nam publiczność, to, co my dajemy publiczności, możemy się właśnie skonfrontować, możemy się podzielić swoją wrażliwością. Przeżywamy i straszne rzeczy, i piękne rzeczy w komfortowych warunkach. No proszę bardzo. O rany, wujek przyjechał! Kasia, Maciek, tata przyjechał! Tak bez pomocy! Obiecałem sobie, że wejdę do domu o własnych siłach, no i słowa dotrzymałem. Ale się cieszę. Chodźcie, chodźcie! A co się wam tak długo zeszło? Bo zanim Rysiek się pożegnał z całym personelem i wszystkimi nowymi znajomymi, trochę tego było. Słupsk czeka i spektakl Kandydat z panem Piotrem Cyrwusem także czeka i z panią Grażyną Wolszczak również. Oczywiście. I za rozmowę naszą dziś w Słupsku bardzo dziękuję. Dziękuję. Zapraszając na... Podobno już byłem kiedyś w Słupsku. No właśnie, jak się powiedzieć, że Kruca Fuchs, no dawno to było, kiedy to było. No to ludzie mi przypominają, że byłem kiedyś w Słupsku, ale to też tak to jest, że czasem się jeździ tylko w pewne rejony, później się do tych nie wraca, znowu później w inne, ale może dlatego sobie też publiczność i widzowie odpoczywają od pewnych aktorów. Bardzo mi miło, że jestem w Słupsku. Nie przesadzaj, Mariusz, po prostu musiałem poczekać na wypis, no i mi ćwiczenia do domu kserowali. No i... Nieważne, grunt, że jesteście. Tatuś bez podkórki? No, a zobacz, jak się porusza, jak baletnica. Ja jeszcze bym tak chciał zobaczyć tego kota, to jest naprawdę chyba takie bardzo zabawne. Teatr Kapitol. Tak, Teatr Kapitol. Wiele, mała rzecz, a cieszy też, jest zabawna. Również. A to na to wszystko czekamy tutaj w Słupsku i na to wszystko, o tym wszystkim opowiadał pan Piotr Cyrwus. Raz jeszcze dziękuję bardzo i... Ja dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pamiętasz? Nie wierzyłeś, że na komunikacji będziesz na własnych nogach. Się tam... Kurczę,
lecimy. No jest, jest, udało się. Boże święty.